w Stanach Zjednoczonych, który dogadał się z Gatesem. I te szczepionki są obowiązkowe i każdy Polak ma być zaszczepiony. A Gates powiedział, jeżeli nie zaszczepi się, czyli chip, pamiętajcie, będzie tam chip, to nie będzie mógł podróżować po świecie. Ja się pytam, czy Gates się zaszczepił? Zaszipował? Proszę Państwa, ja dzisiaj Pan pokażę. Tyle dostałem odnośnie 5G. Proszę Państwa, to są listy. Proszę. Z całej Polski, z zagranicy dostaje. Ale to jest wszystko mało, potrzebujemy pół miliona. Pół miliona. Może ja tu pokażę, to wysunę, może wyłożymy je. Tak to wygląda, Szanowni Państwo. Żeby to było bardzo widoczne. Zobaczcie, cała siatka. Jest tego multum. Ale to jeszcze nie jest pół miliona. I proszę Państwa, wystąpimy, damy do Sejmu, aby w 30 dniach to załatwili. Jeżeli nie załatwią, wydam dekret o paleniu tych anten, ludobójczych anten. I nikt mi nie stanie na drodze. A kto miałby mi stanąć? No, jak pan myśli, panie redaktorze? No, będzie wiele osób, które by chciały. Ludzi będzie bardzo dużo, to ludzie będą palić. Bardzo łatwo to spalić. W Anglii palą się non-stop. Tam jest dużo kabli. Kabla, guma. To oczywiście. Kupę kilogramów miedzi na złom. I sobie zabiorą, jeszcze tym zarobią. Ludzie wezmą tą miedź. Sprzedadzą, będą mieli życie, na życie. Ktoś może mi zarzucić, że nawołuje do buntu, do niszczenia. Nie, proszę Państwa. Bo w takich sytuacjach powinno być referendum w Polsce.